Cześć! Witam Cię na kanale Fotografia jest fajna, na imię Paweł, a dzisiaj w nocy na Podlasiu spadł pierwszy śnieg. Taki przyzwoity śnieg, to znaczy jest go tyle. W całej Polsce ma dzisiaj spaść śnieg, także wszyscy będą mogli się nim cieszyć, no niektórym się zmieni to w deszcz. W związku z tym nie wytrzymałem i powiedziałem to, co Ci mówię, słuchaj, ja muszę iść na zdjęcia, bo umrę, bo nie dam rady. My od 3 tygodni... albo i więcej, nie chcę mi się liczyć. Jesteśmy na Podlasiu, odpoczywamy. Znaczy, taki miał być plan, przyjechać na Podlasie i nic nie robić, tylko jeździć na zdjęcia. Nie byliśmy na zdjęciach ani razu, ponieważ w tej chwili też Dorota, tu mamy godzinę 11, no to Dorota za chwileczkę jedzie z kotem do weterynarza. Podział taki był, mówię, dobra, jutro też będzie padał śnieg, to ty pójdziesz na zdjęcia i porobisz jakieś ładne zdjęcia. Znaczy, ja... Spieszyłem się, nie śpieszyłem. Czekałem, żeby troszeczkę słońce się pojawiło. Oczywiście to jest tak, że słońce nie jest najlepszym elementem w trakcie, nie jest najlepszym przy śniegu pomocnikiem. O, pomocnikiem dobrym jest mój pies, który poleciał. Już go nie widzę. Dobra, widzę. Słońce nie jest najlepszym pomocnikiem. Wbrew pozorom, pogoda taka jak w tej chwili, czyli lekko siąpi śnieg, dlatego ja trzymam aparat, jak pokażę, ja tak szedłem z aparatem, aparat na szyi i schowany pod pazuchem. Pod pazuchem schowany nie dlatego, że jest mu zimno, bo tam zero. Zero jest moim zdaniem. Nie więcej. Patrzcie, palec by zamarzł i żeby się nie ruszał. Natomiast, żeby mu przede wszystkim ten padający śnieg nie padał na przednią soczewkę, bo wtedy podnoszę i ja mogę nie zauważyć, że tam jest jakieś rozmycie, a później na zdjęciu wyjdzie, że coś nie tak. Jest, aha. I tak po jakiś czas trzeba sprawdzać przednią soczewkę, jak ktoś nie nosi jeszcze filtra ochronnego. Dlaczego nosić filtr ochronny, zwłaszcza przy takiej pogodzie? Wiem, może być osłonka przeciwsłoneczna, ale w takim momencie osłonka przeciwsłoneczna nic mi nie pomoże, ponieważ i tak będzie padał śnieg do środka, a jak będę się kręcił, wielcił, spojrzę w ten sposób na robienie zdjęć... O, to może zrobimy takie zdjęcie. O, za wąski kąt mam. Ale czarne, bo nie sprawdziłem korekcji ekspozycji. A to jest za białe niebo takiego zdjęcia. To zdjęcie wyszło tak i nie jest ciekawe. Natomiast, a mówię o filtrze. Filtr w tym momencie, ja mogę zawsze go wziąć i... Dobra, kaszulką, sweterkiem polarowym przetrzeć i w tym momencie on jest znowu czysty, ale mogą zostać mi smugi, dlatego ja ten aparat o tak, żeby nie mógł. Mimo, że on jest odporny na warunki, ale na przedniej soczewce i tak się może coś nazbierać. Natomiast to, że nie ma słońca, daje zrównoważenie światła. Zdjęcie, powiedzmy, zrzućmy okiem, bo ja tutaj szedłem i robiłem zdjęcia. To nie. Tu miałem jakieś zdjęcie, o którym się bardzo podobało. A nawet to zdjęcie niech będzie. To jest, nie, 600... Przepraszam, że tak szukam, ale muszę zapamiętać. Dobrze, niech będzie 698 u mnie, bo później okazuje się, że mówiłem o jakimś zdjęciu. Tak patrzę, o którym ja zdjęciu mówiłem tak naprawdę. Więc 698, to ja sobie później zapiszę, które to jest zdjęcie. Spójrz na to zdjęcie, jak ono wygląda. Gdyby świeciło słońce, to śnieg byłby wypalony, a reszta byłaby taka czarna albo za ostro, byłyby za duże kontrasty. Wyjście w taką pogodę, która jest nieobiecująca, bo wiadomo, że ja będę miał mokre buty. Ja będę, znaczy cały mokry to nie będę, bo to jest, to tak nie przykleja się do niego. O, czapeczka jest mokra, ała. Będę miał mokre ręce w tej chwili. Ja nie będę mocno mokry, natomiast od takiej pogody, i często się nie chce wyjść w taką pogodę, natomiast wyjście w nią daje bardziej zrównoważone światło. Przy czym to nie jest tak, że tu w ogóle nie ma słońca. Spójrzmy na zdjęcie, wcześniej zrobiłem takie zdjęcie, widoczek, żeby było, bo widać to zdjęcie, że widać, że tam słońce jest o tyle za chmurkami. Bo gdyby ono było tyle za chmurami, to by to było szaro. Ponuro. Może to też być fajne. Ale jak jest słońce tyle za chmurami, to ono mimo wszystko oddziaływuje na to, że mamy jakieś cienie i że nie przepala nam śniegu, ale daje kontrasty. Daje oświetlenie pewne. Tu zrobiłem zdjęcie o na przykład tych brzus.
Znajdę je. Tych brzozek, ja szukałem czegoś, co będzie w tym Wałpęcie miało duży kontrast. Brzozy na tle, to co z tyłu jest, to są po prostu sosny, tylko to kawałeczek dalej, które są zasłonięte od światła u dołu, więc są prawie czarne. Dało mi to kontrast. Gdyby słońce mi zaświeciło, to te brzozy by mi przepaliło i nie mógłbym zrobić takiego ciekawego zdjęcia. Kolory, jakie mam balans biel ustawione? Jej, ja nawet nie spojrzałem, na jakim balansie bieli robię. O, o, o. To tak, między nami, mam automatyczny balans bieli ustawiony. Nie wiem, co ja ostatnio robiłem. Ale to ja sobie to poprawię, bo ja robię oczywiście RAF plus JPEG. Tak, RAF plus JPEG. Coś ostatnio kombinowałem. Normalnie robię w RAW-ach, wyłącznie pliki RAW są najlepsze. Do tego, żeby później można było to zdjęcie wilk, bo to są podobno wilki, nie, to Frodo, że pliki RAW są najlepsze do tego, żeby później je wywołać i ja mogę kolorystykę tego zdjęcia troszeczkę pociągnąć, aczkolwiek jak popatrzeć na te zdjęcia, nawet o, teraz wezmę, zrobię zdjęcie, nie, za szybko, nie chciałem tak szybko robić zdjęcia, ale dobra, to nieładne zdjęcie. Sam się nacisnął spust prawie. Ale jakby popatrzeć na to, to wysycenie kolorów na tym pniu jest dosyć przyzwoite. Jest bardzo dobre. Ja zrobiłem je pod światło, pod słońce. Tam jest słońce. Gdybym zrobił je w drugiej stronie, to bym miał troszeczkę inną kolorystykę. Ale tak... O, tu jest pień na tle przestrzeni pustej. Tam też to wysycenie koloru na pniu nie jest złe. To jest przy... takim mokrej aurze wysycenia kolorów są z reguły lepsze, jak deszcz siąpi, czasami zaraz po deszczu, ale bardziej jak deszcz siąpi, jak właśnie tak leciutko pada śnieg, bo jak mocno pada śnieg, to nie, ale jak tak leciutko pada śnieg, to wysycenie kolorów jest dobre i nie należy się obawiać tego, że te zdjęcia wyjdą takie mdłe i nieciekawe. Warto w taką pogodę pójść na zdjęcia. Zresztą pokażę galerię na koniec swoich zdjęć, swoich, bo Dorota, wiadomo, swoich zdjęć, które zrobiłem w międzyczasie. Ten pień mi się spodobał, dlatego się przy nim zatrzymałem. Zrobiłem mu najpierw zdjęcie, idąc z tamtej strony, popatrzyłem, mówię, o, będzie może ciekawy, bo taki leżący pień, może sobie przysiądę, ale przecież śnieg leży, więc sobie nie przysiądę. Natomiast warto wychodzić w taką pogodę, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że przy takiej pogodzie uzyskujemy bardzo dobre zdjęcia. Wielu fotografów, zwłaszcza początkujących, robi prosty, podstawowy błąd. Nie ma słońca, nie idę na zdjęcia. A to jest odwrotnie. Nie ma słońca, idę na zdjęcia. Słońce jest ok. W wielu sytuacjach jest niezbędne do tego, żeby zrobić fajne, ciekawe zdjęcie. Ale współczesne aparaty cyfrowe, w których mam możliwość zmiany czułości w dużym zakresie, w związku z tym ja mogę podbić tą czułość nie martwię się tym, że jakbym tutaj był, że oj, tutaj tak ciemnawo już jest. To jest ciemnawo? No ciemnawo, bo przy ISO 200 pokazuje mi przysłonę 4 i 1/40 część sekundy. Co też przy współczesnych aparatach nie ma problemu. Ja mogę podbić czułość na wyższą i uzyskać, jak chcę, większą głębi ostrości, czyli większą przysłonę. Co do czasu, to one się nie ruszają, bo nie ma wiatru, w związku z tym nie ma problemu. Włączyłem sobie stabilizację, czym ja robię Canon 6D Mark II z obiektywem 24-105. Co prawda zabrałem ze sobą, bo mam plecak, zabrałem ze sobą jeszcze 16-35-4.0 i 70-200-4.0. Te już obie ze stabilizacją, ale w sumie, bo nie wiedziałem, może będę chciał szerzej, znaczy może jeszcze będę chciał szerzej albo wężej zrobić, natomiast do tej pory idąc, robiłem wyłącznie tym obiektywem. To jest tak, że opisany jako spacer zoom, bo od 24, czyli już takiego ciekawego, szerszego kąta do 105, gdzie można zrobić naprawdę podejście. No, mogę zrobić, ale ktoś tu kamerę postawił. Gdyby nie ta kamera, to by było fajny widoczek. Może stawię za kamerą. O tak. Mogę zrobić takie ujęcie,
Ja mam lekkie plusy ustawione na zdjęciu, o, dlatego ono jest takie troszeczkę za jasne, moim zdaniem bym powiedział, ale bo mi się nawet świeci, że tu mam przepalenia, muszę skorygować to zdjęcie jeszcze raz. Troszeczkę mniej, nawet mniej, złapię ostrość, przekadrowanie, kto wie co to jest, o. I teraz jest zdecydowanie lepiej naświetlone. Dałem na, poprzednio było na plus 1/3, a teraz dałem na minus 1/3. Ale mogę, nie ruszając się z miejsca, zrobić o takie ujęcie. Też ciekawe. To jest obiektyw 24-105 i on daje takie możliwości. Ja wiem, obiektywy stałoogniskowe, ja też tak zresztą uważam, że obiektywy stałoogniskowe zmuszają mnie do myślenia, do tego, żebym ja kadrował w głowie, co chcę uzyskać. Ale czasami ja... znaczy, ja kiedyś kadrowałem obiektywem 50 mm. Okej, okay, grzeczny, chodź. Siad. Dobry piesek, dobry, lataj. Kiedyś widziałem obiektywem 50 mm, ale w tej chwili nauczyłem się widzieć kadry różnymi jakby ogniskowymi. I ja stojąc w tym miejscu widziałem to, że ile mi się zmieści na 24, ile mi się zmieści na te 105 mm mniej więcej. Mniej więcej, bo tak się dokładnie nie da. Ale po prostu ja tym obiektywem robię już zdjęcia... Kurczę, 2011 rok, 10, nie, w 10 jeszcze robiłem, w 10 robiłem jeszcze 17-85 Canonem, to on jest jakiś 2012 rok, ten obiektyw. No to ja nim robię 11 lat. Przyjechał ze Stanów jako zabawka. Tak do tego kupiła. No, w każdym razie tak było slony. Nie wiem, jak to się wykonuje. Ja już nim robię 11 lat tym obiektywem, dlatego ja już nim widzę. Tu może nie na temat związany z zimą, ale jak się kupi dobry sprzęt, to się go długo używa. Ten obiektyw używam z czwartym korpusem. Dobra, dwa korpusy szybko zmieniłem, a ten jest, dwa korpusy szybko zmieniłem, ale to jest czwarty korpus, który używam, ten sam obiektyw, który działa bardzo dobrze, cały czas. Wracając do meritum, czyli jak to mówił kolega, do brzegu. Pogoda mniej ładna, może być ładna dla zdjęć. Fajne. Przez chwileczkę wymyśliłem. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć. Dziękuję patronom za wsparcie i osobom wspierającą, bo tam można tak kliknąć i przyłączyć się do osób wspierających kanał. Są filmy dla, specjalne filmy dla patronów i wspierających, ale przede wszystkim dostajecie film wcześniej od innych, możecie go obejrzeć, skomentować, powiedzieć mi, nie no Paweł, no teraz to już naprawdę, to już, albo coś innego napisać wcześniej od innych. Także zapraszam do przyłączenia do patronów, dziękuję Ci za obejrzenie filmu i do zobaczenia. Cześć! Don't wanna overthink.
Whip up my appetite. Don't leave me in.